Sterownik pompy wtryskowej firmy Denso, montowany w Oplach z silnikiem diesla Isuzu o pojemności 1,7 litra. Jego usterka jest najczęstszą przyczyną gaśnięcia auta. Jeżeli silnik w Twoim Oplu nie chce odpalić, sprawdź, czy pompa podaje paliwo. W ostateczności użyj samostartu, czyli pomijając filtr powietrza, psiknij jakimś łatwopalnym aerozolem bezpośrednio w dolot przepustnicy. Nie musi to być koniecznie samostart, równie dobrze sprawdzi się plak, WD-40, lakier do włosów Twojej żony itd. Jeżeli silnik będzie chodzić na podawanej mieszance, to znaczy, że prawie na pewno mamy do czynienia z usterką sterownika pompy. Gdy podłączymy tester diagnostyczny do auta, zazwyczaj błędów nie ma lub odczytamy błąd zaworu P0251. Często bywa, że auto gaśnie dopiero po nagrzaniu i aby odpaliło, trzeba poczekać, aż ostygnie. Niekiedy problem objawia się wyczuwalną dziurą w gazie. Przy przyspieszaniu, jakby na ułamek sekundy ktoś zakręcił dopływ paliwa. Jest to znak, że z czasem auto może całkiem zgasnąć. Na szczęście problem ten można zlikwidować, a sterownik wzmocnić. Wyślij go do nas na test. Jako specjaliści w tej dziedzinie wybierzemy dla Ciebie optymalne rozwiązanie. Więcej na elektrobip.pl.